firma i gabinet rozpada, bo ludzie odchodzą. Natalia, dlaczego odchodzisz? No to się okazało, że na najlepszą opcją po prostu jest się rozstać. Projekt się kończy, co się dzieje z gabinetami? Ludzie odchodzą. Dzisiaj odpowiem wam na to pytanie. Ja w ogóle ostatnio ktoś mi powiedział, że wiesz, nie można zbyt długo pracować w jednym miejscu. Ale to dotyczy też właścicieli firmy, nie? Jeśli chodzi w ogóle o ten gabinet, to stwierdziłem ja, że fajnie było pracować w jednym nurcie terapeutycznym. Ja już jestem, wiecie, sfiksowany, trochę spaczony pod kątem neurologicznej terapii. Ja za bardzo nie widzę często już innej możliwości terapeutycznej. Od początku stycznia, prawie od początku, wszystkie osoby, które zostają w gabinetach i zresztą w gabinecie na Kleszczowie też, to są osoby, które głównie pracują właśnie NIT-em, które wykorzystują właśnie narzędzia kinezjologiczne, więc terapeuci, którzy robili super robotę, ale oczywiście pracowali inaczej, no po prostu rozstajemy się, gdyż no, chcemy mieć fajną, jedną, spójną wizję pracy, prowadzenia pacjenta i uświadamiania go. Bo to miejsce zmienia się nazwa, zmienia się ekipa, zmienia się podejście, zmienia się w ogóle wizja pracy, prowadzenie pacjenta, zalecenia. Mamy tutaj tak naprawdę w okresie okołoświątecznym, między świętami a Sylwestrem, spory remoncik pod kątem przemalowania, odmalowania, w ogóle zmiany logo, zmiany identyfikacji, oświetlenia, no sporo rzeczy, więc także jaram się na maksa. Marcin, czemu odchodzisz? Bo jestem już duży i trzeba w końcu wziąć się, wiesz, robotę na swoim. Aczkolwiek to ciekawy okres był, fajne 4 lata. Natalia, dlaczego odchodzisz? Ze zmianami na bokserski, które nadchodzą? Dobrze. Bardzo dobrze. Myślę, że będzie dla nas z korzyścią, będzie odświeżone wnętrze i każdy będzie się czuł tutaj dobrze, mam nadzieję. Będzie, myślę, bardziej tu wszystko ustrukturyzowane. Rygor. Tak, ale to dobrze. Mam nadzieję. Już możemy zrywać. Uwaga, uwaga. Już będzie zrywać? Nie, bo jeszcze chwilę ktoś tutaj przyjmuje. Coś się dzieje, nie? Ja bym nie zerwał to wszystko. Zaproponowaliśmy wszystkim fizjoterapeutom, którzy pracowali tutaj, że od nowego roku właśnie przechodzimy na kompletnie inny model myślenia. Oczywiście niektórzy już tak pracowali, więc w ogóle fajnie. Albo pracujemy właśnie w ten sposób, albo po prostu no, nasze drogi tam się rozejdą. No i okazało się, że część osób była w ogóle super i w tym kierunku fajnie. Zacznijmy docierać do konkretnej grupy pacjentów, którzy są właśnie idealni na taką terapię, bo już są mocno dojechani autonomicznie, już mają rozregulowany układ nerwowy, hormonalny i klasyczna fizjoterapia w ogóle im nie leży, nie pomaga za bardzo, więc to są pacjenci dla nas. No i się okazało, że jeżeli po prostu ktoś ma troszeczkę inną wizję, bo to nie tak, że ktoś może mieć gorszą wizję, po prostu może mieć inną wizję, tak samo jak Marcin wcześniej powiedział, że no fajnie byłoby iść w kierunku rozwijania swojego biznesu. Więc jeżeli ktoś ma inną wizję na siebie, no to się okazało, że na najlepszą opcją po prostu jest się rozstać. I to też jest okej. Właśnie wybraliśmy się na jedzonko. Tak spontanicznie dzisiaj przebrnęliśmy przez to, jakie zmiany się będą działy w gabinetach, jaki facelifting przejdzie cały gabinet. W niektórych pomieszczeniach większy, w innych mniejszy. Ale będzie to wyglądać bardzo fajnie i będzie takim może też lekkim wzorem, jak prowadzić gabinet neuroterapii. Naszym priorytetowym celem, jeśli chodzi o szkolenie, jest oczywiście neurologiczna terapia, 4 moduły i tam praca z pacjentami. W ogóle po prostu chcemy zrobić zawód neuroterapeuty. No i jakże byłoby dziwne, gdybyśmy po prostu nie pracowali głównie tak w gabinetach. Stąd są dwa gabinety, które będą nazywały się jeszcze inaczej, nie powiem jeszcze jak, jeden inaczej, drugi inaczej, żeby pacjentów nie prowadzać w błąd, czyli Warszawa, Włochy i tutaj Mokotów, gdzie tak naprawdę pracujemy z osobami, którym po prostu zależy, żeby dowiedzieć się coś z przyczynnych problemów, tak? Czyli diagnostyka, nakrywany układ nerwowy, stronka,
Mądzie oczywiście standardowo wpisujemy się, wtrafiacie w nasze dobre ręce i my was prowadzimy krok po kroku, co powinniście robić, żeby po prostu czuć się zajebiście. W ogóle, słuchajcie, ja dostałem takich ostatnio taką informację typu, że ej, w ogóle Patryk, chyba ci się firma i gabinet rozpada, bo ludzie odchodzą, ale dementuję te plotki oczywiście, nic takiego się nie dzieje, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tak, po prostu rozwijamy się pod tym kątem terapeutycznej spójności, więc po prostu chcemy osoby mieć tutaj, które głównie pracują w ten sposób, gdyż widzimy, że jest po prostu olbrzymie zainteresowanie taką pracą, bo tam na przykład siedzi Justyna, która w ten sposób pracuje ze sobą. Fajnie było? Super, polecam. Tak, a tam za kamerą Krzysiek, który też ogarnia swoje zdrowie w ten sposób. A ja tu jestem, który też po prostu w ten sposób pracuje ze sobą, nie to, że sam, ale sam chodzę na taką terapię. I ja po prostu widzę bardzo duży potencjał w tym i moi pacjenci również i pacjenci naszych terapeutów, którzy pracują NIT-em również. Więc dlaczego by po prostu nie zrobić, żeby wszyscy pracowali, skoro zapotrzebowanie i zainteresowanie jest tak duże, więc nie rozpadamy się. Mamy się bardzo dobrze i po prostu łapimy sobie kolejny wdech na to, żeby no móc się konkretnie rozbudować w następnym roku, bo no plany są takie, wiecie, konkret i chyba to się rzeczywiście będzie działo.